z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Czas na chwilę uwagi i recenzji Sony Xperia 10 Mark IV. Jakie są moje wnioski odnośnie tego smartfona? Fajny, niefajny? Co mogę wam powiedzieć? Dużo filmów już z nim było, więc czas na recenzję. Na pewno wielkim plusem tego smartfona i to, co się trzyma Sony od dłuższego czasu, jest jego rozmiar. Mały, poręczny, trzymający się w dłoni, w kieszeni smartfon, to jak najbardziej na plus. Jego bryła, wygląd minimalistyczny, czarny, mi się też to podoba, kupuję to. Jeżeli chodzi o wygląd Xperii, jak najbardziej na tak. Fakt, że to mimo, że to czarne, zbiera to jakieś paluchy i tym podobne rzeczy, ale jest ok. Mało wystające aparaty, jak najbardziej cieszą. Dostęp do portu słuchawkowego, bardzo ważna cecha, większość smartfonów już tego nie posiada. I naprawdę telefon dobrze brzmi, powiedziałbym, że nawet w miarę bardzo. Jeżeli chodzi o słuchanie z niego muzyki, więc jak najbardziej wiadomo, Sony, tematy Walkmanów, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, no od dłuższego czasu zawsze Sony robiło dobre sprzęty grające, no i tutaj Xperia 10 Mark IV oczywiście jak najbardziej do tego pasuje. Poza tym cała ta ramka czarna, ładnie zrobiona, wyglądający ten telefon, no wygląd naprawdę, kupuję go, za wygląd jak najbardziej na tak. Następne sprawy, co tutaj Xperia idzie dalej w miarę, chociaż nie do końca. Ekran. Fajnie, że on jest w proporcjach 21:9, fajnie się to sprawdza, chociaż czasami, wiecie, w grach, jakichś niektórych rzeczach gdzieś jakieś paski pozostają, bo nie da się tego ekranu rozszerzyć, to jest jak najbardziej na plus w tym ekranie. Dziwi mnie trochę jego, jakby, jest to OLED, ale czernie są szare i wyprane w porównaniu do innych smartfonów, gdzie miałem, nagrywałem speedtesty, zobaczcie, widać jeden do jednego, na przykład OLED, AMOLED, no te czernie w tej Xperii, no tak dziwnie. Fakt, że można sobie tutaj poustawiać różne rzeczy, jeżeli chodzi o ekran, ale jego jakby OLEDowość, czyli no, to najważniejsza cecha, że czarne to czarne, no nie do końca tutaj moim zdaniem działa. Rozdzielczość Full HD+, spoko, nie widać tego, że ona nie jest wyższa, bezproblemowo daje to sobie radę w tym smartfonie, więc jak najbardziej na tak. Z tematów związanych bliskoekranowych, biometria jest z czytnika linii papilarnych, działa szybko, sprawnie, jest... Znaczy może nie jest to takie turbo szybkie rozblokowanie, jak widzicie, ale jest celne i poprawne prawie że za każdym razem, więc jak najbardziej ok. Dziwi mnie cały czas ciągły brak rozblokowania twarzą w telefonach Xperii, czym to jest spowodowane, ciężko się domyślać, ale tego nie ma. Jest dioda powiadomień, teraz nie mam żadnego, ale rzecz, która bardzo rzadko występuje, ale jest tutaj jak najbardziej w tym smartfonie. Jeżeli chodzi jeszcze o tematy wyświetlacza, oczywiście cienny motyw standardowo potrzebny. Boczny sensor jest ta rzecz, czyli to możecie sobie coś pododawać. Nigdy w życiu z takich rzeczy nie korzystam, ale jak ktoś lubi, to jak najbardziej można. Będąc jeszcze przy tematach okołoekranowych, głośniki, fajnie, że są ustawiane do was, czyli nie są po bokach, tylko grają do was. Jak coś patrzycie, gracie w tym momencie, w takich sytuacjach, jest to naprawdę bardzo fajne i pożądane rozwiązanie, jeżeli chodzi o brzmienie. Jasność ekranu dobija do około 1000 nitów, więc też nie jest źle, nie jest jakiś bardzo ciemny, no ale mówię, czernie trochę mi nie odpowiadają, to jest dziwne, może to tak ma być w nim, ale do tego bym się lekko przyczepił. Następne sprawy, wydajność tego smartfona, Snapdragon 695, 6 GB pamięci RAMu. Temperaturowo naprawdę spoko, max gdzieś koło 40 stopni w moim teście throttlingu na CPU, czyli pełnego jego obciążenia wyszedł, zresztą macie film w playliście o nim, więc tutaj fajnie, spokojnie, robi się on jakoś turbo gorący jak inne topowe procesory z tego i z zeszłego roku, więc to jak najbardziej na plus. Same jego działanie, czyli no, prędkość działania w swojej klasie wypada tak w miarę poprawnie, nie jest ni za szybki, nie jest za wolny. Praktycznie w większości przypadków działa to sensownie, jakichś większych przycięć i tego typu rzeczy nie zauważyłem w tym smartfonie. Co na pewno trochę irytuje, pamięć RAM, której jest 6 GB pamięci i tak, jeżeli sobie poodpalacie dużo rzeczy, wiele rzeczy, zresztą widać to po moich speed testach, to ta pamięć, tak moim zdaniem, nie do końca dobrze działa, znaczy się, większość rzeczy jest z niej usuwana. To samo w przypadku gier, więc tutaj tak sobie. Jeżeli chodzi o granie, jak najbardziej można. Proporcje robią to, że jak już powiedziałem na wstępie, czasami gdzieś gry są przycięte. Ekran maksymalnie ma odświeżenie 60 Hz, więc więcej nie uświadczycie, więc tyle tylko maksymalnie można zobaczyć. Gry działają płynnie, dobrze, fakt. Full HD+, czasami można zauważyć w niektórych tytułach, że ta rozdzielczość nie jest jakaś taka super ostra i wysoka, ale macie film o tym, zobaczcie, kilka gier odpaliłem, potestowałem.
nie było do tego żadnych w moim przypadku zastrzeżeń. Fotograficznie aparaty w Sony powiedziałbym, że poprawne. Nawet zdjęcia jakieś takie ciemniejsze, nocne wychodzą naprawdę fajnie. Możliwość ustawień ręcznych, jak to w Xperii, naprawdę duża, więc można sobie tutaj podziałać, pokombinować, porobić te fotki. Wydają się w miarę naturalne, kolory też jak najbardziej zachowują się tak, jak powinny. Czasami gdzieś widać jakieś małe różnice między matrycami, jeżeli chodzi o kwestie temperatury barwowej, ale naprawdę bardzo, bardzo znikome. Jeżeli chodzi o szczegółowość, jak najbardziej na plus. Zdjęcia nocne właśnie dają radę. Myślałem, że będzie gorzej. Nawet na jakichś powiększeniach lekkich coś tam w miarę to wychodzą te fotki, więc zresztą zobaczcie cały film o zdjęciach. Ja fotografem nie jestem, ale jak dla mnie w tej półce cenowej nie jest źle, nie jest super dobrze, nie jest bardzo źle, jest po prostu tak, jak być moim zdaniem powinno. Więc oczywiście odnośnie zdjęć odsyłam do samego tutaj filmu ze zdjęciami, tam znajdziecie więcej rzeczy w tym temacie. Bateria, ładowarka, kabel. Jest bateria, reszty rzeczy nie ma na pokładzie. Taka polityka Sony, papierowe pudełko, w nim trochę papierologii i sam telefon. Czy to dobre rozwiązanie, czy nie? No cóż, sami musicie to ocenić. Aktualnie i tak Unia Europejska mówi, że wszyscy mają mieć USB typ C niedługo. Wszystko ma być takie same, zunifikowane. Jest to jakiś plus, wtedy te ładowarki może nie będą tak bardzo potrzebne, jak sobie kupicie raz jakąś szybką ładowarkę, a wtedy używacie jej do wszystkiego. No cóż, takie nas czasy nastały. Czy to dobre, czy nie, okaże się. Zobaczymy to za jakiś czas. No i takie ogólne podsumowanie. No mały, ale wariat. No nie da się ukryć. Tych małych smartfonów mamy coraz mniej. Większość to są wielkie kolumbryny, które nie każdemu pasują, nie każdemu mieszczą się w ręce. Chociaż, jeżeli piszemy na tym smartfonie, też jeżeli mamy duże palce, jesteśmy dużym facetem, który naprawdę ma łapy jak wiadomo co, no to kurczę, niestety wtedy ten telefon nie do końca się sprawdzi, no bo gdzieś nie możecie gdzieś coś nie trafić, gdzieś coś będzie, no wiecie. Każdy wie, o co chyba chodzi, ale pod tym względem to już kwestia wyboru, więc w ogólnym rozrachunku fajny, bo unikatowy, bo mało jest małych smartfonów na rozdzielczości 21:9. Ona naprawdę jest przydatna, w szczególności przy jakimś przeglądaniu treści, internetu. Fajnie się to przewija. Fakt, mimo dla tego, że jest to mały telefon, spokojnie sięgacie palcem na jego całe pole, czyli to nie musicie gdzieś przesuwać ręki jak w wielkich, ponad prawie 7-calowych ekranach, tylko w takim maleństwie dajecie sobie radę. Więc moja ogólna ocena Xperii, jak najbardziej na tak małe mankamenty, które mi tutaj wypadły w testach i się nie spodobały, to usłyszeliście. No i cóż, tyle. Można brać, jeżeli lubimy i wyznajemy zasadę, że małe jest piękne. Reszta tematów NFC, dzwonienie, rozmowy, GPS-y, Wi-Fi, tutaj bez jakichś problemów nic takiego nie zauważyłem. Więc tyle odnośnie Sony Xperia 10 Mark IV. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!